Zatem no, jest takie elementarne rzeczy, że no, w piwie jest mała zawartość, w winie większa, ale znacznie mniejsza niż w wódce. A tu od razu wódkę i tostro. Kielich za kielichem, kielich za kielichem. A rada na to? Zakaz w ogóle nie wolno. Ale większe zagrożenie jest jednak regularne picie małego alkoholu, nawet niż jakieś sporadyczne picie się. Zwłaszcza jeżeli chodzi o młodzież, bo to jest początek programu tego organizowania. No to jeszcze zależy, czy na podkład, jak pan sobie przedtem weźmie parę dużych łyżek olej, oliwy, przepraszam, i na to pije, to inaczej to działa, bo tam jest warstwa ochronna. No właśnie to jest kwestia kultury picia. A u ruskich kultura jest wysoka i tam jak ktoś nie pije, to znaczy, że donosi, podpikuje i donosi. Sam w policji jest, że w policji muszą pić, bo inaczej są traktowani jako donosiciele. Tak jest. Słyszałem od jednej policjantki, która w pociągu to sobie tylko nalewała. Ale to w naszej czy... Ona musiała się nauczyć, bo inaczej by była przez środowisko niepowiadomione. No tak, że donosi do tego wydziału wewnętrznego. Tak. Policja, policja. Może jest tylko dobre wytłumaczenie. Nie no. To nie jest wytłumaczenie, sam miałem problemy z tym kiedyś. No, proszę bardzo. Nie piłem, nie nadawałem się do tego. Ja tego pamiętam w czasach stalinowskich. Byłem podejrzany. Na kazaniu pewien ksiądz, chodziłem do takiego kościoła księży redemptorystów w Gliwicach, była nieustająca nowenna i ksiądz kiedyś mówi tak. Bo pijacy to jeszcze nie są najgorsi. Bo muszę, mówi, bronić naszych pijaków. Wczoraj, kochania, był to okres nagonki na kościół. Wczoraj jechałem koleją i na dworcu w Katowicach. Nawet zmęczony nie miałem gdzie usiąść, a siedział pijak, pijaniusieńki, jak zobaczył księdza, to mówi, proszę bardzo, ustąpił mi miejsce. No, to jest ludzkie podejście do pijaka, a nie zaraz do więzienia. Oczywiście, proszę was, no, wszędzie musi być umiar. No dobrze, tu mamy zdarzenie elementarne, właśnie w matematyce w ogóle, a w rachunku prawdopodobieństwa, zdarzeniom elementarnym przypisujemy liczby. To jest pierwsza sprawa. Dalej już definicja. Pojęcia pierwotne i dalej pojęcia definiowane, czyli no, można by nazwać pojęcia pochodne. Zdarzenia losowe to są zbiory zdarzeń elementarnych. Zbiory zdarzeń elementarnych. I tu proszę sobie napisać z nowej linijki. Uwaga. W rachunku prawdopodobieństwa nie ma pojęcia sterowania, no tak jak w matematyce. Sterowanie się pojawia dopiero no, szczebel niżej w naszej hierarchii, na poziomie cybernetyki czy metacybernetyki. W rachunku prawdopodobieństwa nie ma pojęcia sterowania. Ani w ogóle zdarzeń, ani w ogóle związków przyczynowych. Kropka. Jeżeli rzeczywistość opisujemy w języku rachunku prawdopodobieństwa, i to jest ważne, to nawet warto podkreślić. Jeżeli rzeczywistość opisujemy w języku rachunku prawdopodobieństwa,
to wówczas wszystko jest zdarzeniem losowym. Przecinek. Potocznie zwanym przypadkowym. Potocznie zwanym przypadkowym. Przy czym przez zdarzenie przypadkowe potocznie rozumie się niesterowane. Niesterowane. No i na tym, słuchajcie, polega manipulacja światopoglądowa. Mówi się wszystko jest dziełem przypadku, ale rozumie się tą fizykalną stronę zagadnienia. To znaczy, że nie sterowano. I teraz się mówi tak, no dlaczego? Dlaczego powstało życie na Ziemi? Dlaczego w wyniku ewolucji doszło do powstania człowieka, czy tam innych gatunków? No wszystko to jest dzieło przypadku. To jest właśnie manipulacja. No, jak to mówi się, proszę, w języku rachunku prawdopodobieństwa to wszystko jest zdarzeniem przypadkowym. No tak, ale w tym języku w ogóle nie ma pojęcia sterowania. Na tym poziomie jeszcze nie mówimy o sterowaniu czy nie sterowaniu. Przeskakiwanie w zaksjomatyzowanym systemie od razu na następny poziom bez wprowadzenia tych relacji typu związki przyczynowe jest nadużyciem semantycznym. Ale ono wychodzi tylko wtedy, jak porządnie zaksjomatyzujemy system. Rozumiecie, dlaczego teraz? Z przyczyn ideologicznych potężne siły nie chcą dopuścić do uporządkowanego, zaksjomatyzowanego systemu. To jest dla nich zagrożenie światopoglądowe. Oni nas blokują nie z przyczyn naukowych, tylko z przyczyn ideologiczno-światopoglądowych. To są przedstawiciele cywilizacji, w której jest ideologia nad prawdą. Tak. Wtedy dla nich by nie było miejsca. Czyli cywilizacji sakralnych, jakbyśmy to nazywali w języku konecznego. No dobrze. I teraz, proszę was, powiemy sobie tak. Rachunek prawdopodobieństwa opiera się na trzech aksjomatach. Czyli twierdzenia, które przyjmujemy bez dowodu. Na trzech aksjomatach. Kropka, albo przecinek. Które powstały w wyniku serii doświadczeń. To jest bardzo ciekawe, że rachunek prawdopodobieństwa w jakimś sensie nawet nie jest wzorcem, tylko jest modelem pewnych rzeczywistości. I żebyście wiedzieli, że nie od razu w rachunku prawdopodobieństwa dokonano aksjomatyzacji. To się dokonało stosunkowo nie tak dawno, przedtem. Ten rachunek prawdopodobieństwa powstał w wyniku empirii, zaraz wam podam i podyktuję jakiej. I był niezaksjomatyzowany. Tak jak zresztą wiele innych działów matematyki do dziś nie jest aksjomatyzowany. Proszę pytać matematyków. Jak będą twierdzili, że są, to proszę zażądać
system aksjomatów z innych dziedzin. No, dobrze zaksjomatyzowano dziedzinę geometria. Oczywiście to już Euklides tego dokonał. No, no więc proszę was, aksjomaty rachunku prawdopodobieństwa powstały w wyniku serii doświadczeń. I tak. Rzucano wielokrotnie symetryczną monetę. Proszę zanotować. I to doświadczenie sobie każdy może przeprowadzić. Rzucano wielokrotnie symetryczną monetą. I tak. Jaki był fun? Rzucał 4040 razy. I orzeł, to orzeł czy reszka? Orzeł. Wypadł mu 2048. Czyli częstotliwość wyszła 20. Częstotliwość mu wyszła oczywiście 20.48 podzielone przez 40.40 i to się równa 0, to nawet dość szczegółowo wyliczone, 0,50693. Następny badacz, Pearson, rzucał mu weto 24,000 razy. To jest coś. I częstość mu wyszła 0,5005. Czyli wydać, że im więcej razy rzucał, tym wartość wyszła bliższa 0,5, prawda? No i to nasunęło pomysł sformułowania następujących aksjomatów, dwukropek. System aksjomatów rachunku prawdopodobieństwa, dwukropek. Każdemu zdarzeniu losowemu, czyli przypadkowemu, bo to tak się potocznie nazywa, losowe to przypadkowe, ale nie należy podstawiać przypadkowości w rozumieniu cybernetycznym. W tym rozumieniu no to każde zdarzenie jest przypadkowe. To jest konwencja terminologiczna. A natomiast na poziomie metacybernetyki to mówimy o zdarzeniu sterowanym, niesterowanym. I są rozkłady, czy
pomocy których rozpoznajemy, czy coś jest sterowane, czy nie. On, badanie tych rozkładów, znajomość tych rozkładów jest dość istotna przy ustalaniu, czy dany proces społeczny był sterowany, czy no, przypadkowy, ale w sensie niesterowania. Słucham? Niesamowite. Co? Że można ustalić na podstawie właśnie. Można, można. Będziemy o tym mówić. Będziemy o tym mówić. Nawet pokażę, jak to się robi. I taką analizę zrobię dla procesów decyzyjnych, które zachodziły w III RP. Można namierzyć. Czy to był proces sterowany? Jeżeli tak, to jaki był cel tego procesu? No i to rozumiecie, dlaczego wolą pewne ośrodki nie dopuszczać do tego, żeby ludzie w Polsce znali te metody. Więc tak cenne nasz po prostu. No nie jest wygodne. Prawda jest dla pewnych ludzi ośrodków niewygodna. Więc proszę zapisać. Aksjomat 1. Każdemu zdarzeniu losowemu, na razie przypadkowemu, a duże, odpowiada określona liczba P od A, to znaczy A w nawiasie. P duże? P duże i A duże, tak. Każdemu zdarzeniu losowemu, alias przypadkowemu A, odpowiada określona liczba P od A, zwana prawdopodobieństwem zdarzenia A. Zwana prawdopodobieństwem zdarzenia A, spełniająca nierówność. Jest ona większa lub równa 0. Mniejsza lub równa 1. To jest aksjomat pierwszy. Ja podkreślę go sobie na czerwono. Aksjomat 1. Te aksjomaty się podaje w formie suchej w każdym podręczniku statystyki i rachunku prawdopodobieństwa. No na przykład ja to czerpię z podręcznika Marka Fisza, rachunek prawdopodobieństwa i statystyka matematyczna. To jest aksjomat jeden. Drugi aksjomat, dwukropek. Prawdopodobieństwo zdarzenia pewnego E duże jest równe 1. Aksjomat. Czyli aksjomat 2. P od E duże jest równe 1. To mam aksjomat 2. I na
na marginesie. Proszę sobie napisać, że można udowodnić, czyli już to nie będzie pewnik, tylko udowodnione twierdzenie, można udowodnić, że prawdopodobieństwo zdarzenia niemożliwego, to można różnie odznaczać, no S kreską na przykład, a na marginesie tu dodam, o. P od zdarzenia niemożliwego S taką kreską. Jest równe 0. To już można udowodnić. Ale warto pamiętać, że właśnie prawdopodobieństwo równe 0 to jest zdarzenia niemożliwego, a równe 1 to jest zdarzenia pewnego. I aksjomat trzeci. Dwukropek. Prawdopodobieństwo alternatywy skończonej ilości zdarzeń losowych parami się wykluczających w nawiasie wytłumaczę koniunkcję każdej pary z nich nie zawierają żadnego zdarzenia elementarnego. Przecinek. Prawdopodobieństwo alternatywy skończonej ilości zdarzeń losowych parami się wykluczających jest sumą ich prawdopodobieństw. I tutaj wypiszę wam różne notacje, bo są stosowane bardzo różne notacje. Dwukropek to jest tak. Pierwsza notacja jest taka. Prawdopodobieństwo A1 lub A2 lub i tak dalej, może tego być więcej, lub A, no N, gdzie N jest tam skończoną liczbą AN równa się. I tu wypiszę wszystkie możliwe notacje. P można pisać tak. Uduże od I równe 1 do N A i to jest jedna notacja. Można to notować tak. Suma duże sigma greckie, sigma od i
Głównego 1 do N z P A U. I to jest równe P od A 1 plus, o przepraszam, to jeszcze nawias musi być, plus P od A 2 plus P od A. Można jeszcze pisać A, N, A. Takie oto różne notacje można stosować. I to jest treść aksjomatu trzeciego. Zapisana symbolicznie wzorem. Dalsze twierdzenia rachunku prawdopodobieństwa udawania się w oparciu o te twierdzenia plus wszystkie różne możliwe matematyczne przekształcenia. Bo rachunek prawdopodobieństwa jest działem matematyki i korzysta z dobrodziejstw twierdzeń matematycznych. Jak widzimy, te prawdopodobieństwa są liczbami. I tutaj ja podyktuję wam ważne stwierdzenie. Nadużycie semantyczne, i to słowo proszę sobie podkreślić, a najlepiej czerwoną kreską. Nadużycie semantyczne polega na tym, że opisuje się świat w języku rachunku prawdopodobieństwa. To jest dziś najbardziej chyba modny opis. A zamiast pojęcia zdarzenie losowe, i też to słowo proszę podkreślić, zdarzenie losowe, podstawia termin zdarzenie przypadkowe. I też to podkreślić. Zdarzenie przypadkowe. Myślnik, które jest używane przy tym, które jest używane przy tym znaczeniu zdarzenia niesterowanego. Dalej zaś twierdzi się, że wszystko jest dziełem przypadku. W rozumieniu, że jest niesterowane. Wymija się w ten sposób odpowiedzi na pytanie. Na pytania
Po pierwsze, kto światem steruje? Kto stworzył świat i tak dalej? No bo wszystko jest w tym przypadku, to te pytania w ogóle nie mają sensu. Blokuje się przy tym wiedzę na temat cybernetyki. O, bo jak się dopuści, to od razu te pytania się pojawią. Te niewygodne pytania. A jak nie ma, odcina się. Jest tylko fizykalistyczne, czyli mechanistyczne podejście. To nie ma takich problemów. W tej ewolucji to jeszcze zgadza się ona z metafizyką. To jest dzień przypadku. Tak, tylko że metafizyka nie jest kompatybilna z tą teorią. Z którą? Z teorią ewolucji. Więc nawet z pozycji metafizycznej. Proszę pana, my tu nie mówimy o metafizyce. Tak, tak. My tu, jesteśmy, nie jesteśmy na poziomie filozofii, tylko na poziomie rachunku prawdopodobieństwa. Tak, i związków przyczynowych na poziomie metacybernetyki, a nie metafizyki. Metafizyka bez metacybernetyki? To jest mechanistyczne podejście. To są różne metafizyki. Pan pewnie ma na myśli tradycyjną, tomistyczną, a są też inne. One wolą nie używać słowa metafizyka, tylko mówią ontologia. To mniej więcej jest podobne. Są różne. A tutaj, w wypadku tego podejścia quasi-probabilistycznego się w ogóle wymija te pytania, co niepotrzebne. Jak pan utnie cybernetykę, to pan nie ma prawa w ogóle mówić o sterowaniu czegokolwiek. To w sprawach społecznych to jest spiskowa teoria dziejów. Czyli można wiadomo, policyjny światopogląd, policyjna światopogląd, metafizyka. I tutaj piszemy, nadużycie polega na dwóch kropek. Nadużycie polega tu na, po pierwsze, w języku rachunku prawdopodobieństwa można opisać również procesy sterowania. Można opisać również procesy sterowania. Myślnik. Zajmuje się tym cybernetyka statystyczna alias probabilistyczna. Spróbujcie poszukać jednej pozycji poświęconej cybernetyce statystycznej, ale cybernetyce probabilistycznej. Dwa. Jest to opis ilościowy. Ilościowy, gdyż rachunek prawdopodobieństwa operuje wyłącznie liczbami. Wyłącznie liczbami i nie jest to opis jakościowy. Przecinek. Nie ujmuje więc całości związków przyczynowych. Nie ujmuje więc całości związków przyczynowych,
Czyli? Czyli ich? Czyli ich metacybernetycznego sensu. Czyli ich metacybernetycznego sensu. I teraz, jak pan już poruszył sprawę metafizyki, to w tej tradycyjnej metafizyce nie rozróżnia się związków przyczynowych fizykalnych od cybernetycznych, a sama nazwa wskazuje, że głównie się mówi o fizykalnych, no metafizyka, a nie metacybernetyka. Czyli to, czym my operujemy, jest uogólnieniem jeszcze nawet w stosunku do tradycyjnej metafizyki. W ogóle ja proponuję, żeby ten język cały wprowadzić do teologii. A jak to robić, to pokazałem. No, pokazuję, jak w języku aksjomatycznej teorii poznania i ogólnej jakościowej teorii informacji przede wszystkim, można opisać dogmat Trójcy Świętej, podobno jak twierdzą najtrudniejszy dogmat, no zresztą no poza naszą religią to nigdzie nie jest w takiej formie przedstawiany i rozumiany. W naszym języku sprawa jest wręcz prosta, no dziecinnie prosta. To opowiada kolega Andrzej. To pokazuje mu, to jest oczywiste. Ale tylko w tym języku. W tradycyjnym jest to coś tak trudnego. Czy to jest dowód na istnienie? Czy tylko to jest dowód na... Proszę pana, zależy, co pan rozumie przez to. Jaką teorię dowodów pan używa? O właśnie. U nas dowód, dowód. Wszędzie mówi, to jest dowód, to nie jest dowód. A ja się pytam, według jakiej teorii dowodów? No, teraz teorię dowodów zastępuje maćkowe oko pana sędziego, a wcześniej pana prokuratora. Tak, pan prokurator najpierw, a potem pan sędzia uznał za dowód, to jest dowód. A jak uznał, że nie jest dowód, to nie jest dowód. Można sprawdzić. No, jak sama ty przyjąć pewnie, że jest pojęcie pierwotne? No, trzeba po pierwsze zdefiniować pojęcia. W naszym prawodawstwie to jest systematycznie rozmywane. I to nie jest wina ani prokuratorów, ani sędziów. To jest wina złego kształcenia elity prawniczej. Na uczelniach są korzenie zła, które rzutują na rozmyte ustawodawstwo nieprecyzyjne. No a praktyka to już jest tylko skutkiem stosowania tego. Dalej, proszę was, jeżeli już nawet precyzyjnie sformułujemy pewne pojęcia, to dalsza sprawa to są procedury dowodowe. Co my traktujemy jako dowód? Prawda? A więc, co przyjmujemy jako aksjomat, a co udowadniamy? A dowodzenie to jest porównywanie obrazu z oryginałem. No to trzeba sobie zdać sprawę, co my traktujemy jako oryginał, a co jako obraz. W przypadku prawniczym to może jest w tej chwili najważniejsze. Przede wszystkim, czy dla nas oryginałem jest sytuacja, która istniała w rzeczywistości i pozostawiła jakieś ślady w tym materialne. Czy oryginałem dla nas są tylko zeznania? Na przykład świadka koronnego. Ciągle czytam w prasie, a w opisie takich przypadków specjalizuje się wręcz nie. I dlatego przede wszystkim ja regularnie czytam nie i sobie wyłagam.
procesy, co oni opisują, to przede wszystkim tam od razu można zobaczyć, jak w rzeczywistości te sprawy funkcjonują. To znaczy, po pierwsze, jak to ustawodawstwo jest nieprecyzyjne. Po drugie, z tych faktów, które tam przytaczają, wynika, że na przykład chwycą jakiegoś świadka koronnego i jego zeznania to jest jak objawienie święte. No jak dwóch świadków koronnych potwierdzi swoje zeznania, to już jest w ogóle super dowód dla niektórych naszych wybitnych prawników. No szkoda, że nie ma kolegi naszego prawnika, no ale to już widzę tu. Pisał w tym artykule. A, no widzę. A ja pytałem w pewnym kontekście, bo chodziło mi bardziej o udowodnienie istnienia Szlicy Świętej, chociażby Świadkom Jehowy. Nie wiem, czy to można zastosować. Najpierw trzeba porządnie opisać. Musisz znać. Jak pan opisze to porządnie, to jest pytanie, czy oni to rozumieją. Można zapytać, czy znają aksjomatyczną teorię poznania, czy i ogólnojakościową teorię informacji. Jeśli nie znają, to można powiedzieć, wy operujecie anachronicznym aparatem pojęciowym. Rzeczywiście w tym anachronicznym aparacie pojęciowym to być może się nie da tego opisać. Ja nawet nie próbuję. Ale jak ten aparat opanujecie, a można, proszę bardzo, jest dostępny choćby w internecie, w nagraniach, tam tylko z tą modyfikacją tych definicjach. Po prostu krótko, nie dzielić na klasyczne i nieklasyczne, to jeszcze ja miałem zakodowane z logiki tej tradycyjnej, to tylko po prostu definiowanie to jest określanie przynależności do zbiorów i koniec, bez rozdzielania. No to wtedy się może, najpierw trzeba się porozumieć wspólnie, ustalić język, bo oni co innego rozumieją pod tym samym terminem, mogą rozumieć, a pan co innego. I wtedy to jest rozmowa, jak za przeproszeniem, gęś z prosięciem. O, prawda. Ona gęgę, a świnia kwi. Jeszcze chyba gorzej, bo gęś z przeproszeniem się nie doda, a tutaj będą zupełnie jakieś nieporozumienia, czy zupełne. Semantyczne, przede wszystkim ustalmy pojęcia. Siatkę będzie. Tak, żebyśmy mówili tym samym o tym językiem. A właśnie co tam, aksjomatyczna teoria poznania to jest język. To tak się nazywa szumnie, ale dlatego, że to jest podstawa poznania. Jak pan nie ma wspólnego języka, to pan do niczego nie dojdzie. Już w definicji. No tak jakby jedna strona mówiła po chińsku, a druga po angielsku, no dajmy na to. I nie znały tych języków nawzajem. Jak ustalimy, a jest to język naukowy, nie religijny, tam wprawdzie mnie ktoś z tych dyskutantów w internecie wziął za księdza, ale ja nie jestem księdzem. Ale mało tego, jakościowo teorii informacji, to sformułował Mazur, który był materialistą definicyjnym w mojej nomenklaturze. No to już na pewno nie miał na uwadze zastosowań w teologii. A akurat ten język stworzony przez definicyjnego materialistę, to mówię na podstawie tego, co Mazur sam napisał w Cybernetyka i charakter. No to akurat się nadaje do teologii. Wystarczyło tylko uogólnić pojęcie energomaterialnych na abstrakcyjne i już od razu pasowało z marsz. I druga sprawa, to proszę pana, teraz co my rozumiemy przez istnienie? Bo różni ludzie co innego rozumieją. Jak pan będzie rozmawiał z kantystą, to mówi, że rzecz w sobie jest dla nas niepoznawalna i my tylko wiemy o tej rzeczy dla nas, dla obserwatora. No
to wszystko trzeba pytać w dyskusji, bo inaczej to każdy o czym inny mówi. Ten sobie mówi, a ten sobie mówi. Wiele radości i krzyku. I każdy tylko się utwierdza w swoim tych. Więc to jest sprawa dotycząca, a to nie tylko świadków Jehowy, to dotyczy różnych sław naukowych. Przez 8 lat kierowałem Zakładem Cybernetyki Społecznej i Metodologii Nauk Społecznych. To był jedyny zakład taki w Polsce, pierwszy jedyny. Po jego likwidacji, zresztą w stanie wojennym go zlikwidowano, potraktowano mnie jak jakiegoś solidarucha, za przeproszeniem. No, słuchajcie, po tym, co się dzieje przez te 20 parę lat, to ja wam powiem szczerze, że ja się wolę chwalić tym, że byłem w PZPR-ze i zapisałem się w czasach Gierka, niż chwalić się tym, że byłem w tajnej lidze narodowo-demokratycznej, która w pewnych okresach no, potajemnie spiskowała przeciwko Polsce Ludowej. No nie wyprę się tego, bo program został znaleziony na rewizji, jest w aktach naszej sprawy sądowej. Zresztą program był w ogóle dobry, no ale nie o takę Polskę żeśmy walczyli. Ale wiecie, ja miałem ciekawą sytuację. Akurat przyszedł do mnie Zbyszek Kwiecień, też skazany w tym procesie naszej pierwszej kadrowej i chciał napisać historię Ligi. No i tam żeśmy rozmawiali. I akurat przyszedł mój syn, młodszy, który wtedy był właśnie bezrobotny po studiach już jakiś czas. No, jakieś tam ćwierce taciku, to i tak. Był zadowolony, gdzie zarabiał 400 kilka złotych miesięcznie. Akurat przyszedł z wypłatą. No tak, przyszedł, to ja mówię, o, to jest mój syn, a tu popatrz. Mówię, syn, to jest pan Ignacy Kwiecień, który walczył w szeregach Ligi Narodowo-Demokratycznej, a syn patrzy, mówi, tak. To po coście ten ustrój obalali? Tutaj pan patrzy, w jakiej jestem sytuacji po studiach. Wydział Chemiczny skończył. No niech pan patrzy, ja mam fitek, ile dostałem. Patrzę, już 400 złotych. Ja mówię, no i popatrzę, co ja mam dziecku powiedzieć? Ja mówię, Pawełku, przecież wiesz, jak byłem w PZPR-ze. Już ja wiem, co ty w tym PZPR-ze tam robiłeś. No i co ja miałem zrobić? I od tego czasu ja już sobie powiedziałem. Ja się będę chwalił PZPR-em, ORMO, różnymi takimi rzeczami, a o lidze dyskretnie pójdzie. Nie wypieram się. No, w gronach wtajemniczonych to nawet mówię ze szczegółami, ale to trzeba cały wykład robić. A ludziom bez przygotowania to wolę się PZPR-em chwalić, powiem wam szczerze. Kiedyś miałem taką sytuację, jeszcze autostopem jeździłem do Kielc na uczelnię. No i wziął mnie, jak się później okazało, biznesmen prywatny, wydawca. No i jedziemy. I coś tam się zgadzało i ja powiedziałem, że byłem w PZPR-ze. To tak się ucieszył, że nie chciał ode mnie już nic brać. Powiedział, że spiskowałem przeciwko Polsce Ludowej, to jeszcze wyprocił. No widzicie, to są takie sytuacje. Ale te biedne solidaruchy do dzisiaj jeszcze tego nie rozumieją. Absolutnie.